Jak pogodzić masę domowych, zawodowych i towarzyskich obowiązków, by mimo wszystko pozostać damą w XXI wieku? Jak ja to robię, że mój dom wygląda dokładnie tak, jak chcę, mój biznes rozwija się zgodnie z moją wizją, mój związek kwitnie i po prostu jestem szczęśliwa? Pomagają w tym dobre nawyki, które naprawdę pomagają mi w prowadzeniu codziennego, eleganckiego życia. Zapraszam na odcinek. Elegancja to nie tylko ładny strój czy umiejętność zachowania się przy stole, ale przede wszystkim nieustanny rozwój intelektualny. Dlatego takim moim najważniejszym, pierwszym nawykiem, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, jest czytanie książek. Łatwo się mówi czytać dużo książek, rozwijać się, znać klasyki literatury światowej, ale też te mniej i bardziej komercyjne tytuły, gdy nie mamy czasu. Ja to doskonale rozumiem, czasami naprawdę bardzo dużo pracuję i gdy wieczorem kładę się do łóżka, to ostatnie, o czym myślę, to branie książki i czytanie jej. Zależy mi jednak na tym, by przynajmniej te dwa tytuły w miesiącu gdzieś do swojego kalendarza wcisnąć i udaje mi się. Czytanie książek to dla mnie jednak nie tylko takie fizyczne śledzenie wzrokiem tekstu, ale także przyswajanie ich w inny sposób, czyli słuchając audiobooków. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z aplikacją BookBeat, która słuchanie audiobooków umożliwia. Ja z BookBeata korzystam już od jakiegoś czasu, więc bardzo ucieszyła mnie możliwość tej współpracy, a fakt, że już naprawdę całkiem nieźle tę aplikację przetestowałam, jest to, że w grudniu zwiększyłam jeszcze swój abonament. Aplikacja BookBeat to jedna z najczęściej używanych aplikacji w moim telefonie, bo naprawdę nie ma dnia, bym czegoś nie słuchała. Zawsze, ale to zawsze słucham audiobooków, gdy pakuję zamówienia. Zawsze słucham audiobooków, gdy zmywam, sprzątam, prasuję, ale też gdy na przykład pracuję i wykonuję takie obowiązki, które nie wymagają ode mnie skupienia. Takie po prostu mechaniczne, jak na przykład składowanie faktur czy inne obowiązki administracyjne. Muszę jednak uczciwie przyznać, że audiobooki to nie jest wszystko, co mi wystarczy, ponieważ ja jestem też człowiekiem analogowym i bardzo lubię papier, zapach. Dlatego z książek papierowych nie rezygnuję i oczywiście czytam je w normalnej papierowej formie, gdy tylko mam czas, ale jeśli chcę coś przeczytać szybciej i wiem, że moje naturalne tempo czytania mi tego nie umożliwi, to też BookBeat naprawdę pomaga. A w jaki sposób to robię? Ano w taki, że mam książkę, fizyczną książkę, śledzę ją, wzrok tej książki tekstem, a jednocześnie ustawiam sobie w BookBeatie tę książkę i ustawiam sobie prędkość czytania razy dwa. Właśnie dlatego wtedy, gdybym tylko słuchała audiobooka, to mogłabym nie skupić się na tych słowach, nie zrozumieć gdzieś, to by było bardziej obok mnie, a w czasie, gdy jednocześnie śledzę ten tekst swoim wzrokiem, to działa. Bardzo Wam polecam sprawdzić, czy u Was sprawdzi się właśnie takie rozwiązanie. Teraz na przykład w ten sposób słucham i czytam jednocześnie książki 7 nawyków skutecznego działania, taki klasyk z rozwoju osobistego, który jeszcze nie był na mojej liście przeczytanych książek i robię to bardzo szybko. Słucham też oczywiście innych książek. Teraz na mojej liście świeżo przeczytanej jest The House of Gucci, a słucham też teraz Mademoiselle Coco. Mademoiselle Coco jest zresztą czytana w ciekawy sposób, więc gorąco polecam sprawdzić, a możecie sprawdzić to zupełnie za darmo, bo w związku z tym, że ten film powstaje we współpracy właśnie z aplikacją BookBeat, to mam dla Was kod, który umożliwi słuchanie audiobooków w aplikacji BookBeat przez 30 dni za darmo. Pamiętajcie jednak, że rejestrując się do tej aplikacji, będziecie musiały podać dane swojej karty kredytowej, swojej karty bankowej, ale jeśli w ciągu tych 30 dni zrezygnujecie z subskrypcji, żadne środki nie zostaną pobrane z Waszego konta. Korzystanie rzeczywiście będzie z tego bezpłatne i zresztą ja tak zaczęłam z BookBeata korzystać, bo jedna właśnie z osób, które śledzę, poleciła tę aplikację, udostępniła swój kod rabatowy i stąd ja w BookBeacie się wzięłam, a dziś mam przyjemność być osobą, z którą BookBeat współpracuje. Uwielbiam takie współprace. Wszystkie informacje, linki do rejestracji, ale też kod rabatowy, który brzmi Aleksandra P, znajdziecie w opisie tego filmu. Czytanie książek naprawdę jest bardzo ważne, by pozostać elegancką kobietą, by mieć o czym rozmawiać nawet w ramach takiego small talku, z którym mamy wciąż problem. To ważne. Czytajmy codziennie i da się to
pogodzić z brakiem czasu. Dodam jeszcze, o, bo to jest ważne i to naprawdę wpłynęło na moje życie, że ja słucham audiobooków też jadąc samochodem jako pasażer. Nie mogę wtedy czytać normalnie książek ze względu na chorobę lokomocyjną, ale nie marnuję tego czasu, bo nie mogę też pracować, na przykład nie mogę pisać. Nie marnuję tego czasu, tylko słucham sobie wtedy audiobooków i działa, mimo braku czasu. Drugim bardzo ważnym dla mnie nawykiem jest codzienne uczenie się. Codzienne uczenie się czegoś nowego, bo naprawdę można bardzo dobrze wyglądać, ale gdy w momencie, gdy przyjdzie pora, by otworzyć usta, nie będziemy miały nic mądrego do powiedzenia, no to cały ten czar elegancji pryśnie. Nawiązując jeszcze do poprzedniego nawyku, czyli czytania i do audiobooków, to jednym z takich elementów codziennego uczenia się mimo zabieganego stylu życia jest słuchanie właśnie audiobooków w języku angielskim albo innym, który nas interesuje. Nie Nie byłoby mnie też tutaj, dzisiaj nie nagrywałabym dla Was tego filmu, gdyby nie to, że byłam właśnie na tę naukę otwarta i nauczyłam się nagrywać filmy, nauczyłam się je montować jeszcze 2 lata temu. Nie miałam pojęcia, co to jest program do montażu, jak to się robi. Krok po kroku, gdy miałam jakiś problem, siedziałam, przeszukiwałam internet, YouTube, oglądałam tutoriale i po prostu się tego nauczyłam i nadal to robię, bo wiem, że nadal wiele rzeczy jest niedoskonałych i mogę. Robię. Ponad rok temu postanowiłam też nauczyć się grać na gitarze, bo wiem, że to nie tylko mnie bardzo relaksuje, bo gra na gitarze to jest coś, czego ja kompletnie nie muszę robić. Nikt tego ode mnie nie oczekuje. Nie ma to bezpośredniego wpływu na przykład na moją sytuację finansową, rozwój firmy. No nie, robię to tylko dla siebie, jednocześnie też wciąż pobudzając swój mózg do rozwoju. Pamiętajmy, że nieużywany organ zanika, dlatego mózgu warto używać i warto się nieustannie uczyć, szukać rzeczy, które nas interesują, bo to wcale nie musi być wspomniana nauka języków obcych, ale jazda konna, jakiś nowy sport, właśnie nauka gry na instrumencie, a może jakiś program, może próba przebranżowienia się, poszukania rozwoju, da się. Codzienne uczenie się mimo zabieganego stylu życia. Intelekt to podstawa elegancji. Trzecim nawykiem, który ma bardzo duży wpływ na to, jak wyglądam i jak w tych pierwszych kilkunastu sekundach, gdy spotykam nową osobę i jestem odbierana, jest planowanie ubrań i regularne przeglądy szafy. Nie ukrywam i często Wam to mówię, że bardzo ważne dla mnie jest to, jak wyglądam. Ale też nie chcę i nie mam czasu co rano zastanawiać się, w co się ubrać, nie mam znowu się w co ubrać, nic jest nieuprasowane, to może jednak pójdę w dresie. Ja nie mam takich sytuacji, ja zawsze mam się w co ubrać, dlatego że po pierwsze bardzo rozsądnie kupuję ubrania do swojej szafy i wcale nie mam ich zbyt wielu, a po drugie raz w tygodniu, najczęściej w sobotę albo w niedzielę, dokładnie planuję, w co się konkretnego dnia ubiorę. I albo robię zdjęcia tym konkretnym stylizacjom, dosłownie układam te elementy obok siebie, robię im szybkie zdjęcie, później mam w telefonie, albo wieszam je na konkretnych wieszakach. Nie ma szans, by moje ubrania były nieuprane i nieuprasowane właśnie dlatego, że ja planuję, w co się mam ubrać. Mam też takie swoje awaryjne pewniaki, czyli mam kilka garniturów. Garnitury są zbawienne i jest to ulubiony element mojej szafy. I gdy nie mam na coś ochoty, okazuje się, że jest inna pogoda, chociaż to też oczywiście można wcześniej sprawdzić, to wtedy szybko garnitur i wychodzę z domu. Chyba wszystkie słyszałyśmy o tym, że tacy bardzo znani ludzie, którzy osiągnęli ogromne sukcesy, jak na przykład Mark Zuckerberg albo Steve Jobs, ograniczali sobie tę ilość wyborów, które musimy dokonywać każdego dnia i oni codziennie noszą albo nosili w przypadku Steve'a Jobsa właściwie to samo. Ja nie chcę tego robić, nie chcę codziennie chodzić tak samo ubrana, bo dla mnie po prostu ważne jest to, jak wyglądam i to, że to się zmienia, dopasowuje do okazji, etc. Ale nie chcę też codziennie musieć podejmować tej decyzji i jeszcze rano się denerwować, bo tak jak zaczynam dzień, tak też najczęściej go kończę. To znaczy, jeśli rano wydarzy się coś złego i wytrąci mnie to z równowagi, to już nic dobrego tego dnia się nie wydarzy. Gorąco więc Wam polecam nie tylko właśnie, tak jak często się to robi wieczorem, zastanawiać się, jak się ubierzemy następnego dnia, bo na to też często nie ma czasu, gdy wracamy do domu, nie chce nam się, jakoś dobędzie rano, a okazuje się, że rano wcale nie jest jakoś dobrze, tylko jakoś źle, ale właśnie przed rozpoczęciem roboczego tygodnia, gdy jeszcze nam się chce, gdy wiemy, co będzie się działo, przecież wiemy, jakie mamy plany, naprawdę myśleć o tym, w co się ubierzemy.
pomaga. Planowanie ubrań to jedno, ale bardzo ważnym nawykiem, jeśli chcemy być elegancką damą XXI wieku, jest to, by w ogóle planować w swoim życiu to, co będzie się działo w najbliższym roku, w najbliższym miesiącu, w najbliższym tygodniu, w najbliższym dniu. Czasami po prostu idziemy na żywioł, jakoś to będzie, w sumie nie wiemy, co będzie działo się w konkretnym roku, no bo jest tyle zmiennych, no i trudno dojść gdzieś do jakiegoś celu, jeśli nie wiemy, jaką drogą mamy iść. Ja więc planuję dosyć skrupulatnie. Planuję z jednej strony w papierowym planerze, bo tak jak powiedziałam, jestem analogowa i bardzo to lubię, ale też planuję w moim kalendarzu. Kalendarz w komputerze jest zsynchronizowany z tym, który mam w telefonie i zawsze wiem, co się dzieje, gdy ktoś próbuje mnie gdzieś zaprosić, z kimś się umawiam, mam właśnie jakieś zajęcia związane z moją edukacją, to zawsze mogę szybko sprawdzić, czy coś tego dnia mam, a zazwyczaj coś mam, bo jednak staram się bardzo efektywnie te swoje dni planować i zgrać te terminy tak, by później tego nie przesuwać. Zresztą bardzo ważnym elementem mojego planowania jest to, by nie przesuwać. Jeśli tylko coś nie jest naprawdę bardzo ważne, nie wydarzy się coś niemożliwego do przewidzenia, to staram się nie przekładać spotkań ze znajomymi, jakichś zajęć, jakichś wizyt, na przykład lekarskich. Jest to jest i tak ma być. Mówi się, że przeceniamy to, co możemy zrobić w ciągu jednego dnia, nie doceniamy tego, co możemy zrobić na przykład w ciągu roku, czy ja powiem tygodnia. Dlatego ja zauważam, obserwując innych, że na przykład planują, że bardzo dużo robią w poniedziałek, zrobią w poniedziałek, ostatecznie im się nie udaje, bo po prostu to jest za dużo i przez resztę tygodnia są zniechęceni albo ciągle mają takie poczucie, że muszą bardzo szybko biec niczym króliczek Duracella i ostatecznie nigdzie nie są w stanie dobiec, bo są zniechęceni, zmęczeni. Nie, ja staram się bardzo rozsądnie rozkładać rzeczy, które mam do zrobienia i mam przede wszystkim jedną taką priorytetową rzecz do zrobienia danego dnia. Dwie kolejne, nieco mniejsze i inne jakieś tam drobne, które jeśli ich nie zrobię, to spokojnie, to są rzeczy na niewiele czasu. I też staram się, wciąż się uczę zaczynać od tych najtrudniejszych rzeczy, które są do zrobienia, bo odkąd tylko pamiętam, miałam taką tendencję do tego, żeby robić najpierw te najłatwiejsze rzeczy, bo szybko je skreślę, będą zrobione, a ta najważniejsza czekała i ostatecznie się nie doczekiwała swojego czasu, więc im bardziej skrupulatnie przestrzegam tego, by jednak zaczynać od priorytetów, tym lepiej mi idzie. Staram się też bardzo rozsądnie planować swój rok, między innymi wyjazdy, wszelkie urodziny, imprezy rodzinne, tak bym mogła panować nad swoimi finansami. I to jest kolejny nawyk, który jest dla mnie bardzo ważny. Kontrola mojego budżetu. Chcę wiedzieć, ile zarabiam i ile wydaję, bo niestety ktoś mądry kiedyś powiedział, że jeśli kupujemy rzeczy, które nam są zbędne, to bardzo szybko będziemy wyprzedawali te, które są dla nas konieczne. Od marca 2018 roku, sprawdziłam przed chwilą, prowadzę plik w Excelu, w którym zapisuję, ile zarabiam, a ile wydaję. Początkowo było to dosyć niezdarne, niechlujne, nieszczegółowe, ale wyrobiło już we mnie taki nawyk, że co miesiąc, gdy otrzymywałam wynagrodzenie z mojej etatowej pracy, to zapisywałam, na co będę je wydawała i im dalej w las, tym bardziej szczegółowa się zrobiłam. To naprawdę pomaga. Ja ponad 2 lata temu popadłam w bardzo poważne tarapaty i obiecałam sobie, że już nigdy nie znajdę się w sytuacji, w której nie będę miała odpowiedniej niezależności właśnie finansowej. Dlatego to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Nie powiem Wam, że codziennie siadam do tego budżetu, poświęcam mu na przykład 15 minut, zapisuję dokładnie swoje wydatki. Nie, nie robię tego, ale robię to mniej więcej raz w tygodniu. Po prostu otwieram mój plik w Excelu, otwieram mój rachunek bankowy, bo ja przede wszystkim płacę kartą i zapisuję nawet te najmniejsze wydatki, bo mój budżet wskazuje, że konkretną ilość pieniędzy mogę przeznaczyć na konkretną kategorię w życiu. Na przykład na jedzenie. I teraz będę podawała tutaj jakieś zupełnie przykładowe kwoty. Załóżmy, że na jedzenie w danym miesiącu zamierzam przeznaczyć 2000 zł i to jest mój budżet. Właśnie dlatego w Excelu mam sobie tabeleczkę, w której zapisuję, ile dokładnie wydałam nawet w małych sklepach na większe zakupy i czy jeszcze mnie stać, bo wtedy mogę zdecydować, czy na przykład dobrym pomysłem jest zaproszenie kogoś do restauracji i zmieści się to w moim budżecie domowym.
Owszem, są takie miesiące, w których okazuje się, że jednak warto skorzystać z jakiegoś swojego awaryjnego funduszu. To się zdarza, ale nie zawsze, bo życie ponad stan źle się kończy. Tak jak powiedziałam, nigdy nie chcę popaść w żadne finansowe tarapaty, dlatego najpierw oszczędzam, gdy przelewam sobie wynagrodzenie z mojego rachunku firmowego na mój rachunek prywatny, konkretne wynagrodzenie, to najpierw odkładam na wszystkie cele, jakie akurat mam zaplanowane, i dopiero z pozostałych pieniędzy żyję. Najpierw płacę sobie, potem płacę innym, ale też od razu, tylko gdy to swoje wynagrodzenie otrzymuję, płacę wszystkie rachunki i żyję dalej. Na przykład decyduję, że mogę się w tym miesiącu sobie pozwolić na jakieś większe zakupy, na przykład ubraniowe. To dopiero w momencie, kiedy widzę, ile faktycznie mi zostało. Szóstym nawykiem, który właściwie towarzyszy mi stosunkowo od niedawna, bo myślę, że od jakiegoś roku, jest posiadanie wizji i ciągłe wracanie do niej. Ja jestem typem osobowości, sangwinikiem, cholerykiem, ale też jednym z moich najważniejszych galupowych talentów jest aktywator, a to wszystko wiąże się z tym, że ja się bardzo łatwo zapalam, bardzo szybko wpadam na nowe pomysły, ale dalej idzie mi już znacznie gorzej. Może też dlatego, że w mojej pierwszej dziesiątce galupa nie ma ani jednego talentu strategicznego. I właśnie tak ważne jest dla mnie wiedzieć, dokąd idę, co konkretnie chcę osiągnąć, jakie są materialne efekty tego, co chcę osiągnąć, jak chcę się czuć i ciągłe wracanie do niego. Wiodę teraz naprawdę bardzo szybkie życie, bardzo szybko rozwija się moja firma, dużo zmian, dużo się dzieje i czasami z tego zmęczenia mam wrażenie, że już po prostu wszystko nie ma sensu, że ile można tak biec, że jestem zmęczona i oczywiście mam prawo być zmęczona, daję sobie do tego prawo, daję sobie prawo, a nawet zmuszam się czasami do tego, by odpocząć, bo to jest bardzo ważne, ale też w takich chwilach po prostu psychicznego zwątpienia przypominam sobie, po co ja to wszystko robię, czego chcę. Przypominam sobie o tym, co chcę mieć fizycznie, ale też co chcę mieć takiego niematerialnego i gdy na przykład wydaje mi się, że lepiej będzie posiedzieć przed telewizorem, bo nie chce mi się nigdzie wychodzić, to też przypominam sobie, że bardzo ważnym elementem mojego życia, czymś, co chcę, by zawsze mi towarzyszyło, są ludzie i lepiej niż siedzieć w samotności przed tym telewizorem jest po prostu spotkać się ze znajomymi i o te relacje dbać. Zastanówcie się, gdzie chcecie być za kilka lat i to może brzmieć trochę coachingowo, ale prawdą jest to, że prawo przyciągania istnieje. Jeśli wiemy, czego chcemy, myślimy o tym ciągle, to nasze działanie też będzie nakierowane właśnie na osiąganie tych konkretnych celów. Wizja się przydaje. Moim siódmym nawykiem jest codzienne sprzątanie miejsca pracy, ale też domu. Nie da się ukryć, że mam pedantyczną naturę i bałagan potrafi wytrącić mnie z równowagi. Trudniej jest mi się skupić w takim miejscu, dlatego codziennie, gdy opuszczam miejsce pracy, codziennie, gdy opuszczam biuro, sprzątam biurko. Nie ma szans, by leżały tutaj jakieś papiery, nieumyte kubki itd. Ale też codziennie, na koniec dnia, sprzątam swoje mieszkanie, a przede wszystkim sprzątam kuchnię. Kuchnia jest bardzo ważnym miejscem w domu, tam co rano przecież idę sobie zrobić kawę, śniadanie, ona jest. I gdybym tam weszła i zobaczyłabym pełen zlew naczyń, brudny blat, nie czułabym się tak dobrze. Nie czułabym się tak dobrze, jak w moim czystym domu. To też sprawia, że nie dopuszczam do tego, by te miejsca były takie naprawdę zagracone. I na przykład bym raz w tygodniu musiała poświęcić dosłownie cały dzień na ciężkie sprzątanie. Tak raz w tygodniu sprzątam. Bardziej dokładnie myję podłogi i tak dalej, ale codziennie odkładam rzeczy na miejsce, codziennie wszystkie ubrania są w szafie i codziennie sprzątam kuchnię, wymieniam ściereczki, wymieniam ręczniczki, w łazience do wycierania dłoni, takie bardzo podstawowe rzeczy, które sprawiają, że ten dom jest po prostu czysty i lepszy. I tak samo z biurem, stąd wychodząc w piątek, sprzątam tak bardziej dokładnie, wycieram wszystkie kurze i tak dalej, by w poniedziałek czy w weekend, gdy będę tutaj akurat przychodziła, by po prostu było czysto. Mój ósmy nawyk związany jest z dbaniem o relacje, a dokładniej z dbaniem o mój związek i są to po prostu randki. Nieważne jak długo z kim jesteśmy, uważam, że to uczucie zawsze należy pielęgnować, bo jeśli się o coś nie dba,
to trudno liczyć na to, że będzie lepiej i dlatego przynajmniej raz w tygodniu mamy taki nawyk, mamy taką zasadę, że wychodzimy na randkę, wychodzimy gdzieś. To mogą być oczywiście różne miejsca, możemy wyjść na kolację, możemy wyjść na masaż, do kina, do teatru, gdziekolwiek, ale faktycznie poświęcamy sobie całkiem sporo czasu i też od niedawna wdrażam taki nawyk codziennych wieczornych randek, że o godzinie 22 musimy odłożyć komputery, 21 różnie, jak ten dzień się układa. I wtedy spędzamy czas razem. Mamy właśnie taką swoją codzienność. To jest bardzo ważne. Zapominamy o tym w tym zabieganiu, by jednak o to dbać. A randkowanie pomaga. Słyszałam kiedyś zresztą, że chyba Mark Zuckerberg, gdy żenił się, w umowie przedmałżeńskiej mieli właśnie zapisane, że przynajmniej raz w tygodniu mają chodzić na randki. Więc sprawdza się i pomyślcie o randkowaniu ze swoim partnerem, ze swoją partnerką. Jeśli mamy z tym problem, jesteśmy analogowe, to możemy używać zwykłej kartki, na której sobie odhaczamy, jakie nawyki codziennie realizujemy. Jeśli nie, i to ja robię, używam aplikacji do odklikiwania tych nawyków, gdy tego nie robię, odklikiwania rzeczy, które mam zrobić, gdy tego nie robię, to aplikacja wysyła mi powiadomienia, że na przykład 4 razy w tygodniu miałam ćwiczyć gry na gitarze, a zrobiłam to dopiero 1 raz i już w sumie jest piątek, więc jeśli dzisiaj tego nie zrobię, to już nic się nie uda. Takie motywatory też działają. Jeśli ten film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Przypominam jeszcze raz o kodzie rabatowym do BookBeata, Aleksandra P. Wszystkie linki są na dole, dzięki temu możecie przez 30 dni korzystać z aplikacji BookBeat za darmo. To jest zdecydowanie najważniejsza aplikacja, jaką mam w telefonie. Bardzo Wam dziękuję, my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!